ciężko jest mówić, gdy coś w piersiach człowieka wręcz łka, gdy ten nadmiar wzruszeń, które w sercu się kryją, chciałby się wypowiedzieć. Czy człowiek spodziewał się, że doczeka się takich chwil? Stale wierzyłem. Wierzyłem, że taka chwila nadejdzie. Wierzyłem i nadeszła. Bóg pozwolił. Bóg pozwolił, że dzisiaj wygrzebano nas pod ziemi i wskrzeszono tak, jak Chrystus wskrzesił Łazarza. Okazało się, że można plewy zasypać w ziemi, ale nie ziarno. Wydawało im się, że nas pogrzebią, że zamordują, rzucą w bezimienne doły. Nie dało się tego zrobić. Ziarno wykiełkowało. Dziś obserwuję, kiedy młodym ludziom przecierają się oczy. Widzę to wszędzie. Choćby z tego powodu, że zapraszają mnie po całej Polsce. I nie tylko po całej Polsce. Także za granicą. Niedawno wróciłem z Chicago, gdzie na zaproszenie młodych ludzi przebywałem przez 2 tygodnie, rozmawiając ze społeczeństwem polskim w wielu miejscach. Moi drodzy, rośnie nam nowa kadra, rosną młodzi ludzie, rośnie nowy łan nowych Polaków. My odchodzimy, ale nie da się o nas zapomnieć. Przejdziemy do historii tak, jak przeszli inni powstańcy, którzy walczyli za ojczyznę, nie za pieniądze. Byli w pełni przekonani, że wszystko, co mają, wszystko należy do narodu. Wszystko należy do tych, który w jakiś sposób zamykamy w granicach, o których mówimy państwo. Polska, ojczyzna, sprawiedliwość, Bóg, honor, godność człowieka. O to żeśmy walczyli. I dzisiaj budzi nam się nowe państwo. Nowe państwo, w którym widzimy siebie. Widzimy, że to chyba to, czego żeśmy naprawdę oczekiwali. I głęboko wierzę, że się nie zawiedziemy. Chcę wam podziękować. Cześć ich.